Witajcie w odcinku konkursowym. Za chwilę wszystkiego się dowiecie, ale w międzyczasie przeprowadzimy naszego pterinopelma Sazimai. Na początku chcieliśmy Wam bardzo podziękować za 500 subskrypcji. Naprawdę nie spodziewaliśmy się, że stanie się to tak szybko, bo w niecałe 2 miesiące od powstania kanału. Jesteście wspaniałą widownią, a Wasze pozytywne komentarze i łapki w górę napędzają nas do działania. Chcemy dalej rozwijać kanał, a mamy naprawdę dużo ciekawych pomysłów, którymi chcemy się z Wami podzielić. Na kanale będą pojawiały się również nowe zwierzęta i to nie tylko bezkręgowce. W planach mamy również kilka dużych projektów, więc mamy nadzieję, że nadal będziecie towarzyszyli nam w naszej terrarystycznej drodze. Z okazji tych 500 subów przygotowaliśmy dla Was konkurs i w trakcie trwania tego odcinka będziemy wyjaśniać, na czym on polega. Przejdźmy więc do naszego Sazimai. Pterinopelma Sazimai jest pięknie ubarwionym ptasznikiem zamieszkującym tereny Brazylii. Jak pewnie doskonale wiecie, upodoba on sobie skaliste tereny i dokładnie takie warunki postaramy się odzwierciedlić w jego pojemniku. W tym celu użyjemy akrylowego pojemnika Reptizo. Potrzebne będą, i tu zrobi się trochę dziwnie, chusteczki, ale spokojnie, to nie to co myślicie. Dowolny klej cyjanoakrylowy i drobne kawałki szarego łupka. Bardzo ważne jest, żeby był umyty i wysuszony. Ok, najpierw wstępnie porozmieszczam sobie łupek w pojemniku. Okej, powiedzmy, że jakoś tak. To teraz okaże się, do czego potrzebne są chusteczki. Najpierw składam kawałek chusteczki. Następnie na fragment skały nakładam klej. Teraz leci chusteczka. Znowu trochę kleju. Dociskamy kolejny fragment łupka. I proszę, właśnie powstał fragment podstawy ścianki. No dobra, jak się teraz domyślacie, będziemy lecieć dalej z klejeniem. Okej, na razie mi wyszło coś takiego. No patrzcie, trzyma się całkiem dobrze. Sazimai jako swoje kryjówki lubi wykorzystywać skalne szczeliny, więc postaram się mu zapewnić takich jak najwięcej. To teraz spróbuję zrobić mini grotę skalną. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O, jakoś tak. Znowu trochę kleju. No kurde, mi się całkiem podoba. A wy jak to widzicie? No to teraz zabuduję moją grotę od góry. Będzie całkiem przytulna. Klej cyjanoakrylowy po wyschnięciu nie jest toksyczny, ale jego opary już tak. Więc po zakończeniu klejenia trzeba odczekać, aż wszystko dobrze wyschnie i dopiero wtedy można włożyć ściankę do terrarium. Tak prezentuje się gotowy fragment skalistego zbocza. Powiem Wam, że trzyma się całkiem solidnie. I spokojnie, te widoczne miejsca klejenia zaraz zamaskujemy. Ja zajmę się wystrojem pojemnika. Zaczynam oczywiście od torfu. Konstrukcję przygotowaną przez Dawida umieszczam w terrarium. Teraz dosypię odrobinę torfu pomiędzy ściankami a łupkiem. Czas na jakiś zielony akcent i detale. Dobrze sprawdzi się tu żywy mech.
Dodaję jeszcze małe kawałki białego chrobotka oraz trochę łupku. A tak prezentuje się skończony pojemnik. To co, pora na przeprowadzkę? Okej, muszę wam się do czegoś przyznać. Na początku trochę was okłamałem, bo ten pojemnik nie jest dla naszego Sazimai. Dla naszego zrobiliśmy drugi. Natomiast ten jest dla waszego. Dokładnie tak, ten pojemnik, który przygotowaliśmy na filmie, jest jedną z nagród w naszym konkursie. Oczywiście pojemnik nie może być pusty, więc dokładamy jeszcze lokatora, czyli małego Sazimai. Ale to jeszcze nie koniec. Do zwycięzcy konkursu trafi bon o wartości 50 zł na dowolne zakupy w sklepie jadowite.pl. Mamy nadzieję, że nagrody wam się podobają. No to teraz jak wygląda sam konkurs? Moja piękna asystentka zapisze teraz na kartce 4-cyfrowy numer. Oczywiście wy go teraz nie zobaczycie, dla was będzie widoczny po ogłoszeniu wyników. Więc jak się pewnie domyślacie, waszym zadaniem będzie odgadnąć, jaka to liczba. Ten, kto trafi dokładnie albo będzie najbliżej, wygrywa. Teraz jeszcze dokładne zasady. Po pierwsze, musisz zasubskrybować nasz kanał, więc jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, zrób to w tym momencie. Po drugie, zostaw łapkę w górę. W komentarzu podaj dowolną 4-cyfrową liczbę. Treść komentarza może być dowolna, ważne, żeby liczba była widoczna i odnosiła się do konkursu. Każdy może odpowiadać tylko raz. Komentarz nie może być edytowany. I komentarz musi pojawić się przed zakończeniem konkursu, czyli do północy w sobotę 4 lipca. W niedzielnym filmie ogłosimy zwycięzcę. Jeżeli nikt nie trafi dokładnej liczby, wygra osoba, która była najbliżej. Jeżeli były dwie takie osoby, wygra ta, która swój komentarz zostawiła jako pierwsza. To chyba wszystko, życzymy powodzenia. Aha, skrót zasad macie w opisie tego filmu. A no tak, zapomniałbym, przecież jeszcze przeprowadzka naszego Sazimai do jego nowego pojemnika. Okej, leć malutki. No, widzę, że chyba mu się podoba. No dobra, tym razem to już chyba naprawdę wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.